Siema! Odzyskałem konto. Okazało się, że Dawid Czerw jednak nie poprzegryzał wszystkich kabli od internetu i mogę dla Was nadawać. I jak widzicie, nadaje z trochę innego miejsca niż zazwyczaj i z trochę gorszą jakością niż zazwyczaj. Natomiast jest to spowodowane tym że Magnus Carlsen zagrał taką partię, że stwierdziłem, że to nie może czekać. Po prostu nie może. Być może jest to jego najpiękniejsze zwycięstwo w życiu. Także stwierdziłem, że nawet z laptopa, nawet z gorszą kamerką pokażę wam tę partię. Także zachęcam do oglądania, a od jutra już będą pojawiać się prawdopodobnie normalnie filmy, a przynajmniej mam taką nadzieję, że nie będzie żadnych kłopotów. Także zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, będzie mi bardzo miło. Natomiast my już przenosimy się do turnieju, do Global Chess League czyli do turnieju, gdzie zawodnicy grają na żywo ze sobą partię tempem 15 plus 10 i mierzyło się w tej rundzie dwóch byłych mistrzów świata, a mianowicie czarnymi grał Magnus Carlsen, białymi grał Vichy Anand. No i jeżeli chcecie nauczyć się czegokolwiek o szachach, to ta partia będzie idealna. Nauczycie się jak grać debiut, jak grać grę środkową, jak grać końcówki, zobaczycie poświęcenia, zobaczycie absurdalne pozycje, no niesamowite, brakuje słów, także żeby nie przedłużać, przechodzimy już do partii ponieważ Magnus Carlsen grał kolorem czarnym no i oczywiście sami wiecie, że w ostatnim czasie bardzo popularna jest obrona francuska, czy stało się to dlatego, że nagrałem kurs? być może, natomiast wszyscy teraz grają obronę francuską, nastąpiło D4, D5, skoczek C3 goniec B4, czyli bardzo ostry wariant Winawera, bardzo często tutaj jedna czy druga strona święci jakieś pionki, E5, główna linia C5, A3, łobud Wubu, wubu, wubu. No i tutaj Magnus Carsen zdecydował się zagrać ruch skoczek C6. Ja raczej jestem zwolennikiem grania skoczek E7. No i tutaj, na przykład po ruchu Hetman G4, Hetman C7, Pyk, 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 mamy dwa pionki mniej, ale mocno możemy atakować króla przeciwnika, który jest w centrum. Ja to lubię, ale też wierzę, że Magnus Carsen coś tam w szachy umie grać. Dlatego, skoro zdecydował się zagrać inaczej, to mu wierzę. Nastąpiło G6, H4. No i gdy widzimy taki ruch jak H4, to zazwyczaj mamy dwie możliwości: albo gramy H5, albo gramy H6. H5 jest tutaj nie do końca poprawne, z tego względu, że czarne pola będą bardzo problematyczne przez resztę partii, dlatego Magnus Carson zagrał H6, nastąpiło G5, no i gdyby tutaj białe zagrały losowy ruch typu skoczek F5, to pozycja dla czarnego jest spoko. Natomiast białe mogą otwierać pozycję, korzystać z faktu, że te figury nie do końca są wyprowadzone, że pionki poszły za daleko, dlatego Wischianen gra F4, no i uzyskuje delikatną przewagę. Natomiast Magnus Carlsen e, ma nadal 16 minut i 20, 23 sekundy, także to wszystko było jego przygotowanie. Zagrał ruch hetman A5, goniec D2, no i F5. Zauważcie, że nigdy nie możemy tego zbić, ponieważ hetman G7 i robimy papa dla naszej wieży. Ale tutaj nastąpiło F5. No i teraz, jeśli nastąpi on/posą, to my to odbijamy skoczkiem, atakujemy tego Hetmana i wszystko jest spoko. Skoczek zaraz wejdzie na E4. Możemy też zagrać E5 i zaatakować tego Hetmana w ten sposób. Oba te ruchy są spoko. Dlatego białe zagrały Hetman G3. Nastąpiło zablokowanie pozycji, bicie na C5, kilka takich ruchów. Które poskutkowały koniec końców wymianą hetmanów. I zawsze, jak następuje jakaś taka większa wymiana, warto jest się zastanowić, kto tutaj stoi lepiej i dlaczego. No i prawda jest taka, że jest to raczej taka dynamiczna równowaga. Zarówno białe, jak i czarne mają swoje plusy. Czarne mają taką solidną strukturę pionkową, podczas gdy białe mają swój kłopot, ponieważ są te pionki, które są na linii C, zdublowane, izolowane yy, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony czarny goniec jest słaby, a białe mają parę gońców i póki co pozycja jest zablokowana, więc ta para gońców nie ma jakiejś wielkiej, wiecie, wartości ale potencjalnie kiedyś każda pozycja powinna się otworzyć. Także tutaj goniec d7, a4, no i znowu król f7. Czarne nie robią roszady, ponieważ ten król będzie za daleko od centrum. Lepiej zagrać król f7, ponieważ ta wieża i tak na jedno tempo gdzieś tam wyjdzie, a zauważcie, że te pionki ładnie bronią króla. <laughs> wieża b1, nastąpiło b6, no i teraz fajny manewr ze strony yy, Vichy'ego. Coś tam chłop chyba w szachy gra, ponieważ zagrał ruch goniec c1, żeby ustawić gońca na polu a3. No i gdy mamy taką pozycję, która jest, wiecie, dość mocno zamknięta, to ważne jest to, żeby odpowiednio manewrować swoimi figurami. I to też robił Magnus Carlsen, ponieważ zagrał on ruch skoczek d8, i skoczek B7. I być może kiedyś ten skoczek wejdzie na C5. Skoczek na B7 stoi lepiej niż stał on na C6. Eee, także spoko. Białe zagrały skoczek D4. I ja nie będę was kłamać, gdybym ja miał tę pozycję, to raczej byłbym trochę smutny. W sensie kolor. Czarny stoi bardzo pasywnie i już trzeba uważać na jakieś poświęcenia na F5 być może. Ten skoczek jest totalnym szefem, dokładnie tak jak ty drogi widzu. Eee, ten goniec też ładnie strzela, ten goniec jest fajny, a ten goniec to jest zdechlak, skoczek na krawędzi, drugi skoczek w niego strzela, no optycznie wygląda to źle, natomiast to jest różnica między jakimś łysym, chociaż już nie do końca, eee, chłopem w okularach na YouTubie, a Magnusem Karselem, że on zrozumiał, że w zasadzie to może to ładnie wygląda, ale co, co w sumie białe mają robić dalej? Nie do końca widać, dlatego zdecydował się poprawić swoją wieżę. Nastąpiło skoczek B3, no i teraz skoczek C4. Skoczek chodzi na C4, jest on uciążliwą figurą dla przeciwnika, dlatego Wiszy zdecydował się to zbić. Nastąpiło skoczek D4, wieża poszła na C8, A5, no i znowu, Anand, W, otwórz, proszę, weź się otwórz, dawaj, będzie śmiesznie, a Magnus Carlsen nie. Zapycha, po prostu zapycha. Eee, nastąpiło wieża d1, znowu jedyny ruch dla czarnego, który mu praktycznie nie przegrywa partii, goniec e8. I chodzi o to, że teraz groziło skoczek f5 i atak na tego gońca, a goniec nie może odejść tutaj, bo na końcu jest wieża d7, no i kłopoty najmana. Także goniec poszedł na e8, nastąpił powrót skoczka a6, żeby nie było kłopotów z tym pionkiem nigdy. Wieża D4, wieża D8, kilka wymianek. Goniec idzie na C6, wieża D2, i przechodzimy do pierwszej w zasadzie takiej kluczowej pozycji. Bo to wszystko, co się działo teraz, do tej pory, no to wiecie, takie manewrowanie. Pewnie część z Was przewinęła sobie e, filmik, natomiast to było takie manewrowanie. Ale jestem przekonany, że obaj w tej sytuacji spodziewali się, że ta partia to raczej się zakończy jakimś remisem. No, różnobarwne gońce, wszystko pozapychane. Białe nie mają jak przejść, ponieważ czarne y, kontrolują wszystkie białe pola. No i na odwrót. Czarne nigdy nie przejdą do ruchu B4, ponieważ ten goniec wszystko tutaj kontroluje. Także raczej spodziewali się, że będzie to remis. Natomiast Magnus Carlsen nie bez powodu jest graczem, który jest uznawany za gościa, który najlepiej w historii rozgrywa końcówki. Ponieważ w tej pozycji ma on tylko jeden ruch piąkiem. Legalny. I właśnie go zagrał. Oddał swojego piąka na dwa różne sposoby. Ale okazuje się, że nie możemy tego zbić królem, bo stracimy swojego piąka. Po co uaktywniać figury przeciwnika? A jak zbijemy to skoczkiem, to znowu wieża G8 i za cenę jednego pionka nagle okazuje się, że mamy dużo inicjatywy. Dlatego na to Vichy Anand nie zdecydował się i zrobił coś, co wydawało się w sumie bardzo sensowne, a mianowicie zagrał ruch król G1. I teraz po losowym ruchu już możemy to zbić. I wieża G8, ale skoczek wróci na F1, pójdzie tutaj, a ta wieża broni pionka. Więc tutaj byłby czysty pionek więcej, białe grają na zwycięstwo. Dlatego Magnus Carson był niejako zmuszony, żeby bronić tego pionka, Nastąpiło skoczek D4, no i teraz wieża idzie na D8. Wiąże skoczka i nie możemy tego zbić, ponieważ wieża D2. Raczej nie jest to skomplikowane. Także białe zagrały goniec D6, ponawiają tę groźbę i teraz my nie możemy zbić, ponieważ po skoczek C6 przegrywamy. Ale tutaj następuje goniec E4, i pierwszy raz po 38 posunięciach czarny mają delikatną przewagę według silnika. Nadal nie jestem przekonany, a nawet jestem w sumie przekonany, że nie jest to wystarczająca przewaga, żeby wygrać partię, ale zauważcie, na przestrzeni kilku ruchów, goniec, który był słaby, nagle gdzieś tam strzela. Skoczek, który był słaby, nagle atakuje pionka. Skoczek tutaj nic nie robi, goniec nic nie robi. Jak goniec odejdzie, to to związanie jest nieprzyjemne. No Nagle jakieś takie losowe kłopoty. Wieża D5. Królicie na F1. Ale teraz. Skoczek idzie na D8. Znowu bardzo ładny manewr, ponieważ grozimy ruchem skoczek C6 i trzeba się przed tym bronić. No, białe się obroniły ruchem król E1 i teraz nie możemy zagrać skoczek C6, no bo nastąpi wymiana, prawda? No nie, bo czarne właśnie zagrały skoczek C6, no i co ciekawe, białe nie mogą tego zbić. Znaczy mogą. Nie przyjdzie sędzia i nie da im czerwonej kartki, ale to jest przegrana końcówka bo ten pionek, ten pionek, który o jedno pole poszedł kilka ruchów wcześniej i mógł zostać zbity, teraz decyduje o tym, że pionek na G2 jest stracony i to jest przegrana końcówka. Dlatego Vichy musiał tutaj zagrać dokładnie i zagrał dokładnie. Skoczek E2, dokładny ruch, ponieważ teraz jak nastąpi wymiana, 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 to możemy zbić na G3, no i pozycja zakończy się remisem. Jest porówno pionków, różnobarne gońce, no tutaj to już nawet Magnus Carlsen nic nie wyczaruje. Goniec F3, król E3. Goniec da ten atak na pionka, więc król wrócił. Ale goniec ustawił się na G4 i nagle mamy taką bardzo ciekawą sytuację, w której ten skoczek nie może się ruszyć, bo stracimy pionka na H5. Goniec się nie może ruszyć, bo stracimy pionka na A5. Więc jedyne ruchy, które nic nie psują w tej pozycji, to są ruchy królem. Dlatego nastąpiło król E3, król 8 król D2. Jeżeli czarne tutaj nic, czegoś nie wydumają. To nastąpi, będzie po prostu chodzenie. Nie ma jak przejść. Dlatego Magnus Carson gra skoczek e7. No i teraz zauważcie, nie można zagrać tu, bo tracimy pionka, przegrywamy partię. Dlatego tutaj nastąpiło bicie, bicie. No i myślę, że każdy z Was wie, że tego po prostu się nie, nie da wygrać czarnymi. Białe kontrolują wszystkie ważne pola, mogą sobie stać królem, no i nic złego im się stać nie może. Prawdopodobnie tak też myślał Vish Janant, bo zagrał król c1, i nagle ta pozycja już taka prosta nie jest. Król idzie na d7, Król B2, Król C6, Król A2, Król idzie na d5, Król idzie na A3. No i nie ma jak tutaj przejść, ale możemy zagrać Król C5. No i teraz ten Król musi się gdzieś ruszyć. Jak skoczek odejdzie, tradycyjnie tracimy gońca, e, tracimy pionka, goniec go zbije, pionek ucieka, wygrana pozycja. Dlatego nastąpiło Król B2. Magnus Carsen mógł tutaj zagrać B4. Ale zdecydował się jeszcze, że w sumie to woli mieć tego gońca na F3, ponieważ goniec stąd nie kontroluje tej przekątnej, ponieważ są tu pionki, ale goniec stąd kontroluje tę przekątną. Może kiedyś to się przyda. No i w tym momencie Magnus Carlsen gra ruch P4 i partia raczej jest remisem. <grym> Okazuje się, że b 4 pomimo tego, że komputer mówi, że jest spoko, to komputer widzi taki wariant. Tu, tu. Tu, tu, no i komputer mówi, że to może się da wygrać. Natomiast my jesteśmy ludźmi. I nawet ja jestem w stanie ocenić, że białe tego nie przegrają. Nie przegrają, dlatego że ten pionek nic nie znaczy. Skoczek będzie stał tutaj, i zauważcie, że wszelkie pola wstępu są kontrolowane przez kolor biały. Król, król może podejść na C5 i tyle. Dalej nie podejdzie. A jak sobie podejdziemy gdziekolwiek królem i pionkiem to ten król nie będzie miał wstępu. Zagramy sobie król a2, będziemy stać w miejscu. Dlatego to byłby remis. Dlatego Magnus Carlsen zagrał ruch król d4. Pomimo tego, że komputer tego ruchu nie lubi, to jest to z praktycznego punktu widzenia bardzo dobra droga do zwycięstwa, ponieważ po ruchu c3 następuje król d3. No i teraz zauważcie. Skoczek się nie może ruszyć, bo zbijemy. Król się nie może ruszyć, bo zbijemy pionka na c3. A jak zagramy b5... To nasz goniec kontroluje pole przemiany, dlatego Magnus Carlsen zagrał tutaj na F3. Dlaczego więc powiedziałem, że komputer mówi, że jest to remis? Bo można zagrać jednak B5. I to zagrał Wiszy Anand. I po biciu A6. Król idzie na D2. I teraz Białe zdecydowały się zagrać A7, nastąpiło goniec D5, no i Wiszy Anand ma tylko jeden ruch, który mu remisuje partię. I możecie się zastanowić, bo jest on bardzo ciekawy, ale prawdopodobnie większość z was go nie zgadnie, ponieważ Vishy Janant też nie zgadł. Vishy Janant policzył, że można zagrać skoczek F5 i po biciu pionki uciekają. I tak nastąpiło w partii. I to jest błąd, ponieważ okazuje się, że czarne też będą mogły sobie dorobić Wolniaka i one też dorobią sobie Hetmana. Co więc tutaj remisowało? Okazuje się, że remisowało skoczek F1. I jak król gdziekolwiek pójdzie, to wracamy. I jak król podejdzie gdzieś tutaj, żeby zaatakować tego skoczka, albo tutaj, żeby zaatakować tego skoczka, to teraz skoczek bije. I po tym ruchu, po e6, nie ma ruchu b4, ponieważ król jest na f3, a nie na d2. I ten pionki nie, nie pójdą, a te pionki staną się Hetmanami. Tego Bliższy nie widział. Zagrał ruch skoczek f5. Następuje bicie. e6, b4, e7. Bicie. Król a2, c2 dorobienie hetmana dorobienie dorobienie No i wcześniej wam wspomniałem, że ta pozycja jest wygrana dla koloru czarnego. W jaki sposób? Okazuje się, że no to jest niesamowite. To jest taka pozycja, że myślę, że choćby Magnus Carlsen miał dużo czasu, nie znalazłby poprawień kontynuacji w partii. Nie znalazł, zaraz wam pokażę co nastąpiło w partii. Przede wszystkim to wydaje się, że jest wygrana. Bo jak przeciwnik bije, my sobie zagramy tutaj, przegonimy tego króla, damy szacha, podejdziemy królem. Ten pionek zadecyduje. Tylko szkopu tkwi w tym, że po dorobianiu hetmana jest pad. Bo ten pionek kontroluje pole B3. Dlatego nie można dorobić hetmana. E, jedynym ruchem, który tutaj wygrywa, jest zagranie ruchu C3. I to jest taka absurdalna pozycja, że dwa izolowane pionki. I goniec, który jest w rogu, są w stanie pokonać Hetmana. Król nie może podejść, bo wtedy dorobimy Hetmana, nie ma motywów patowych. Natomiast po jakimkolwiek szachu odchodzimy sobie królem na przykład na E1. I co prawda możemy dostać szacha, ale ustawiamy się tutaj i nie ma żadnego kolejnego szacha. To wszystko trzeba by było policzyć. Jedyny ruch, który wygrywa partię, to jest C3. Magnus Carlsen, co ciekawe, jest człowiekiem i zagrał ruch goniec E4. I to już jest remis. Ponieważ nastąpiło Hetman D8, goniec D3, no i Vishy Anand musi znaleźć jeden, jedyny ruch, który kończy się remisem. I tym ruchem jest Hetman B6. I chodzi o to, że jak dorobimy Hetmana, to jest Hetman E3, tutaj nawet możemy to zbić, kończy się to po prostu patem. I Vishy Anand znalazł coś bardzo podobnego. Vishy Anand zagrał ruch Hetman D4. I teraz, jak przeciwnik dorobi Hetmana, gramy tutaj remis. Tylko, że Hetman D4 jest przegrywającym błędem, ponieważ Magnus Carlsen w tej pozycji może zagrać ruch do skoczka z szachem. <grych> Jak król odejdzie tu, to są oczywiście widełki, wygrywamy. Jak król odejdzie tutaj, to zagramy skoczek E2 i pionek nie może być zatrzymany. Dlatego Wiszianand zagrał Król A3, nastąpiło C3, Hetman B6, Skoczek E2, Hetman H6, C2 i w tej pozycji. Wish Anand się poddał, ponieważ nie może dać żadnego szacha, a jeśli spróbuje zagrać coś w tym stylu, to pyk, dorabiamy, bijemy, bijemy królem H6, ale skoczek zdąży wrócić i partia kończy się zwycięstwem Czarnego. Ale, ale, to nie koniec, znaczy koniec partii, ale tutaj jest jeszcze jeden bardzo ważny szkopu, ponieważ powiedziałem Wam wcześniej, że Hetman B6 jest jedynym ruchem, który remisuje. A co jeżeli. Nastąpi ten szach. Okazuje się, że teraz, po ruchu król A3, jak zagramy C3, co nastąpiło w partii, białe mogą zagrać Hetman H6 i mamy tę samą pozycję, tylko z jednym tempem więcej. I teraz, po ruchu C2, H6, jak czarne dorobią sobie Hetmana, jak nastąpi bicie, bicie, H7, no to tutaj to białe będą walczyły o zwycięstwo, natomiast prawdopodobnie jest to remis. Także to wszystko trzeba by było policzyć, i z tego względu w tej pozycji nie zagrać ruchu Hetman, B6, y, Hetman D4, tylko Hetman D6. Niesamowita partia, według mnie, to jest partia życia Magnusa Karsena. Niesamowita pozycja, nie widziałem czegoś takiego, dorobienia skoczka, żeby wygrać partię. Nieprawdopodobne, ale za to wszyscy kochamy szachy. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Eee, trzymajcie się cieplutko, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, będzie mi bardzo miło. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Nara.